Zapraszamy na cotygodniowy katowicki flesz informacyjny. Zobaczmy skrót najważniejszych wydarzeń z miasta. Zakończyły się prace związane z budową parkingu przy stacji kolejowej Katowice-Podlesie. Do dyspozycji podróżujących jest 51 bezpłatnych miejsc parkingowych. Dotychczas osoby chcące przesiąść się do pociągu pozostawiały samochód na dzikim parkingu, znajdującym się od strony ulicy Uniczowskiej. W ramach inwestycji konieczne było przygotowanie i uporządkowanie terenu pod inwestycje, przełożenie kolidującego uzbrojenia podziemnego, wykonanie odwodnienia parkingu oraz jego doświetlenie. Wartość inwestycji zrealizowanej przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów Katowice to 250 tysięcy złotych. Parking to czasowe rozwiązanie kwestii pozostawienia samochodów w okolicy stacji Katowice-Podlesie, która obsługuje lokalny ruch kolejowy między innymi z centrum Katowic. Docelowo powstanie tu specjalistyczna infrastruktura dopasowana do potrzeb centrów przesiadkowych, która została zaprojektowana przez miasto. Jednak realizacja tej inwestycji będzie możliwa dopiero po zrealizowaniu przez PKP PLK SA przebudowy linii kolejowej. Trwa głosowanie w katowickim plebiscycie Galeria Artystyczna 2022. Z początkiem każdego roku Katowice organizują plebiscyt, którego celem jest uhonorowanie ludzi świata kultury zasłużonych dla Katowic i Górnego Śląska. W tegorocznej edycji nominowani zostali Adam Bauman, Urszula Broll, Krystyna Bochenek, Lucjan Czerny, Tadeusz Grabowski, Tomasz Jura, Tadeusz Michejda, Erwin Sówka, Andrzej Szewczyk, Piotr Szmitke, Bolesław Szabelski, Witold Szalonek. W plebiscycie można głosować za pośrednictwem miejskiej strony internetowej www.katowice.eu w zakładce dla mieszkańca. Drugim sposobem na oddanie głosu jest wypełnienie kuponu umieszczonego w informatorze miejskim Nasze Katowice i najpóźniej do 31 marca przesłanie go na adres Urzędu Miasta z dopiskiem Galeria Artystyczna 2022 lub dostarczenie go osobiście do Centrum Informacji Turystycznej przy Rynku 13. Uroczyste odsunięcie wybranego w plebiscycie pomnika przy Placu Grunwaldzkim odbędzie się tradycyjnie w połowie września podczas kolejnych obchodów nadania Katowicom praw miejskich. W akademikach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach powstają mieszkania dla uchodźców. W budynkach przy ulicy Franciszkańskiej będzie mogło zamieszkać nawet 400 osób. Już kilkadziesiąt osób znalazło tutaj swoje schronienie. Docelowo miejsc jest w tym jednym budynku na około 200 osób, w drugim podobnie. Przy czym na drugi będziemy musieli troszkę poczekać. Jeszcze tam trochę więcej prac jest do wykonania i myślę, że tydzień, dwa tygodnie i będziemy mogli również zapraszać do tego obiektu. Warunki, no tak jak w akademikach, ale bardzo wygodne, komfortowe. Wyrażamy swoją ogromną solidarność z narodem ukraińskim. Wyrażamy także sprzeciw wojnie toczącej się w Ukrainie, w której giną ludzie, kobiety, dzieci i osoby najsłabsze. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, cała społeczność jednoczy się, tak jak powiedziałam, z narodem ukraińskim, a zwłaszcza solidaryzuje się z uczelniami z Ukrainy. Myślę tutaj o pracownikach, ale także studentach. Do katowickiego magistratu nadal mogą zgłaszać się firmy i osoby prywatne, które chcą udzielić wsparcia Ukraińcom. Wszelkie informacje można znaleźć na stronie katowice.eu. Czwarte Zielone Borki przyciągnęły 250 biegaczy i chodziarzy Nordic Walking. Trasa wyznaczona w okolicach stawu Borki i Morawa nie należy do najłatwiejszych, ale bieg cieszy się dużą popularnością. Biegamy w nowo powstałej, a właściwie nowo powstającej Dolinie Pięciu Stawów, która tutaj powstanie w Katowicach-Szczepienicach. Trasa jest pomieszana, bo mamy trochę kostki brukowej, trochę szutru, trochę piasku, co dosyć jest utrudnieniem dla biegaczy. Dużo lasu, no i przede wszystkim woda i staw Borki. Popularność tego biegu zbierze się z tych pięknych terenów, po których biegają biegacze. No to jest to krosowa trasa, która jest uwielbiana przez uczestników naszych biegów i chętnie to z tego powodu przyjeżdżają. Kolejny bieg organizowany przez Stowarzyszenie w Kręgu Natury to ósmy bieg imienia Janusza Sidły, który odbędzie się 19 czerwca w Szopienicach. W Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych Uczelni Korczaka rozegrano pierwszy polsko-ukraiński turniej szachowy w Katowicach. Dochód z wpisowego wpłacanego przez zawodników zostanie przeznaczony na pomoc ukraińskim dzieciom.
To zawody otwarte dla każdego uczestnika. Większość uczestników naszych to są dzieci. Także mamy kilkanaściero zawodników z Ukrainy, z miejscowości takich jak Lwów, Ługańsk, Charków. Ja jestem Krystyna, ja jestem z Lwowa. Jestem Krystyna, pochodzę z Lwowa. Mój syn Marko we Lwowie grał w szachy i tutaj też zaraz będzie rozgrywał partię. Są tutaj zarówno osoby początkujące, bardzo młode, najmłodsza uczestniczka ma lat 5. Są także zawodnicy klubów szachowych, takich jak Baszta Wolisław Śląskie, NKŻ Rybnik, Hetman Katowice i okoliczne inne kluby tutaj zaszczycili nas swoją obecnością. Dzięki temu możemy integrować się, więc ten poziom jest na tyle zróżnicowany, że każdy tutaj znajdzie to się miejsce. W pierwszym polsko-ukraińskim turnieju szachowym w Katowicach wzięło udział 117 zawodników. W katowickiej Dolinie Trzech Stawów blisko 200 uczestników wzięło udział w biegu kończącym cykl imprez Morse Run. Wydarzenie polega na bieganiu z dozą pewnej zabawy i przebierania się. Tutaj mamy trasę 5-kilometrową, gdzie trzeba pokonać sekcję wodną zaraz po starcie. Następnie przed samą metą ponownie zawodnicy wchodzą do wody i pokonują tą samą sekcję wodną. Mamy klasyfikację biegową i klasyfikację Nordic Walking. To już wszystkie informacje na dzisiaj. Pełne relacje dostępne są na katowice.tv.eu oraz comtv.pl. Na kolejny flash zapraszamy za tydzień.